szanowny panie, my jesteśmy mieszkańcami, dlaczego pan nam narzuca? Może pan sam prowadzić? W takiej atmosferze przebiegały konsultacje społeczne dotyczące budowy schroniska ze spalarnią zwłok zwierząt na ulicy Kobyle Pole. W środę 4 grudnia w szkole podstawowej nr 55 na ulicy Szpaków zorganizowało je Stowarzyszenie Przystanek Folwarczna. Mieszkańcy nie chcą schroniska w swojej okolicy, bo obawiają się niedogodności związanych z sąsiedztwem 350 psów i 350 kotów. Czego przede wszystkim? Smrodu przede wszystkim i hałasu psów, to wszystko. Ze spalarni wschodnie wiatry będą niosły wszystko na osiedle. A w okresie wakacyjnym prawdopodobnie ludzie postępują, że będą wypuszczać psy teraz i będą nam tu biegały. Powoli stajemy się jakimś gettem Poznania. To, co niewygodne, jest wyrzucane właśnie na obrzeża, tu gdzie my mieszkamy. Z sali padły argumenty jeszcze mocniejsze. Klatki się czyści tak zwanym szlautem. Gdzie to będzie spływać? Do wód? Do ziemi czy do szamba? Jaką my mamy pewność, że żeby spalarnia zarabiała na siebie, miasto nie będzie zwoziło z całej Polski jakieś padliny? No, nie mamy tej pewności. Zapachy się przedostają na Kobyle Pole, na Folwarczną, na Żelazną, z browaru. I jeszcze chcecie nam zafundować kolejne smrody? Ludzie, obudźcie się! Miejscy urzędnicy próbowali przedstawić zebranym koncepcję budowy schroniska, a później odpierać argumenty. Wszystko na nic, bo mieszkańcy bezdomnych zwierząt u siebie po prostu nie chcą. A w zapewnienia, że nie będzie hałasu, a brzydkie zapachy nie będą roznosić się po okolicy, po prostu nie wierzą. Po ich stronie stoi radny Michał Grześ. Osobiście nie chciałbym mieć pod domem schroniska dla 350 psów, jeszcze z zapowiedzią spalarni zwłok tych psów, które zdechły. Także ja się mieszkańcom nie dziwię, że to nie jest najlepsze sąsiedztwo. Mieszkańcy Kobyle Pola zebrali 400 podpisów przeciwko budowie schroniska. Pod petycją swój autograf chce postawić jeszcze ich więcej. My będziemy się sprawie przyglądać.